początku Bóg stworzył niebo i ziemię, a ziemia była zupełnym pustkowiem. Ciemność zalegała głębiem wód, a tchnienie Boże unosiło się nad wodami. I rzekł Bóg: niech powstanie światło. I światło powstało. I rozdzielił Bóg światło od ciemności. Nazwał światło dniem, a ciemność nocą. I tak nastał wieczór. I nastał poranek, dzień pierwszy. I rzekł Bóg: uczyńmy ludzi na obraz nasz, podobnych do nas, a niech władają rybami morza i ptactwem nieba, i domowymi zwierzętami, i wszelkimi płazami pełzającymi po ziemi. Stworzył Bóg ludzi na obraz swój. Na obraz Boga stworzył ich. Stworzył mężczyznę i kobietę. I błogosławił im Bóg. I rzekł do nich: płodni bądźcie i mnóżcie się. Napełniajcie ziemię i ujarzmiajcie ją. Władajcie rybami morza i ptactwem nieba. I wszystkim zwierzęciem poruszającym się na ziemi. I wziął Bóg człowieka i osadził go w ogrodzie Eden, aby go uprawiał i strzegł. I przykazał mu Bóg: możesz jeść do woli ze wszystkich drzew ogrodu, ale z drzewa, które daje wiedzę o dobru i złu, jeść nie będziesz. Gdybyś z niego zjadł, czeka cię pewna śmierć. A ze wszystkich dzikich zwierząt, które stworzył Jahwe Bóg, wąż był najbardziej przebiegły i odezwał się do kobiety. Czy naprawdę Bóg zapowiedział, że nie wolno nam jeść ze wszystkich drzew ogrodu? Wolno nam jeść owoce ze wszystkich drzew tego ogrodu. Tylko o owocach drzewa, które jest w środku ogrodu, powiedział Bóg: nie wolno wam z niego jeść, nie wolno wam go dotykać, abyście nie pomarli. Na pewno nie pomrzecie, ale wie Bóg, że gdy zjecie owoc z niego, otworzą się wam oczy i będziecie jak Bóg wiedzieli, co dobre i złe. Adamie, gdzie jesteś? Z lękiem i zakłopotaniem usłyszałem głos twoich kroków w ogrodzie i przestraszyłem się, bo jestem nagi. Dlatego się ukryłem. Kto ci powiedział, że jesteś nagi? Czy jadłeś drzewa, z którego zakazałem ci jeść? Kobieta, którą postawiłeś przy mnie, dała mi owoc z tego drzewa i zjadłem. Cóżeś uczyniła? Wąż mnie zwiódł i zjadłam. Ponieważ to uczyniłeś, jesteś przeklęty wśród wszystkich zwierząt domowych i dzikich stworzeń. Czołgać się będziesz na brzuchu i prochem karmić po wszystkie dni twego życia. Nieprzyjaźń zgromadzę między ciebie a niewiastę, pomiędzy twoje potomstwo a potomstwo jej. Ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę. Thank you.
pustynię, w małej mieścinie zwanej Nazaret, w ubogim prostym domu mieszkała młodziutka dziewczyna o imieniu Maryja. Jej życie nie było łatwe. Podobnie jak wielu rodaków, z utęsknieniem oczekiwała wolności ojczyzny. Król Herod sprawował rządy w sposób bezwzględny i okrutny. Życie w takich warunkach wymagało dużo trudu i poświęcenia oraz zaufania Bogu. Pokój z Tobą, Maryjo! Pokój z Tobą, sąsiadko! Cieszę się, że wróciłaś do Nazaretu. Chciałam zostać w świątyni dłużej, ale myślę, że tu jestem bardziej potrzebna. Ja też tak sądzę, że w Nazarecie jesteś bardziej potrzebna. Przecież sług, kapłanom w jerozolimskich świątyniach nie brakuje. Nie, a pracy też jest bardzo dużo i bezczynnie nie siedziałam nigdy. Tutaj tak jednak jestem z siebie bardziej zadowolona, kiedy mogę pomóc potrzebującym ludziom. Z pewnością. Codziennie widzę, jak ktoś do ciebie przychodzi, prosi o pomoc. Tyle też wychodzisz. Ale Maryjo, martwię się o ciebie. Nie dojadasz, nie dosypiasz. Co będzie? Co będzie, jak rozchorujesz się? Komu pomożesz? Trochę przesadzasz, Filomeno. Jestem już przyzwyczajona do krótkiego snu, a głodna przecież nie chodzę. Już ty mnie taką mową nie przekonasz. Będę o ciebie dbała i opiekowała się tobą. A w szczególności tym, co tyczy się twojego zdrowia. Niczego nie zaniedbujesz. Jesteś najukochańszą opiekunką. I proszę cię, nie martw się o mnie. Moja kochana, jesteś zawsze taka uśmiechnięta, zadowolona, pomimo tych wszystkich złych rzeczy, jakie spotykają cię ze strony Rzymu. A słyszałaś? Herod poszukuje dwóch synów, którzy spiskują przeciwko niemu. Oj, niechybnie, srogi ich czeka los, bo to zły człowiek. On się ani Boga, ani ludzi nie boi. Nie mów tak. Nigdy nie wiadomo, co kryje się w duszy człowieka. Oj, Maryjo, on się nigdy nie nawróci. On jedynie dba o swoją koronę i o to, aby jej nie stracić. W takim razie to człowiek chory i potrzebuje naszej modlitwy. Jak każdy, Maryjo, ale to, co wyczynia ten człowiek, to przychodzi ludzkie pojęcie. On tylko słucha Rzymian, jest na ich rozkazy, a nas zwykłych ludzi, traktuje jak zło konieczne. To niesamowite, co mówisz, Filomeno. Jedynie przyjdzie nam czekać na zmiłowanie boskie. Przecież nadejdzie taki czas, kiedy przyjdzie Mesjasz, aby nam pomóc. Ja też mam taką nadzieję, aby to było jak najszybciej. Maryjo, pójdę zobaczyć, co łamy. Może potrzebuję mojej pomocy. Bądź zdrowa. Bądź zdrowa. Pierwsza o Mesjaszu Zbawicielu miała dowiedzieć się Maryja. Bóg wybrał ją już od wieków spośród wszystkich niewiast na ziemi. Tego dnia Maryja krzątała się po domu. Radość już robiła jej policzki, bo była szczęśliwa. W sąsiedztwie mieszkał bowiem jej narzeczony Józef.
Józef był biedny, ale dla Maryi nie miało to znaczenia. Kochała go. Był szlachetny i uczciwy. Darzył ją szacunkiem i miłością. Maryją cieszyły marzenia o wspólnym domu i przyszłości. Wtedy właśnie ukazał się posłaniec Boży. Stanął przed nią. Kto ty jesteś? Jestem Gabriel. Gabriel? Bądź pozdrowiona, Maryjo. Pan z tobą. Pan z tobą? Błogosławiona jesteś między niewiastami. Bóg ciebie wybrał. Panie mój, cóż znaczą słowa tego anioła? Tak bardzo chciałabym je zrozumieć. Nie lękaj się, Maryjo. Oto zwiastuje ci wielką radość. Wkrótce mieć będziesz syna, któremu nadasz imię Jezus. Gdy chłopiec dorośnie, będzie naznaczonym przez Boga, a Jego królestwo będzie wieczne. Syna Jezusa? Jak to możliwe, skoro nie jestem mężatką? Dziecko, które się pocznie, będzie nazwane Synem Najwyższego. Twój Syn zbawi świat. Czy poddasz się woli Boga? Tak. Ja, Maryja, zawsze będę służyć Panu. Niech się stanie, jak chce Bóg. Anioł zniknął, a Maryja czym prędzej przyłączyła się do karawany, która wędrowała w kierunku góry Judei. Rozmyślając po drodze nad najdziwniejszym zwiastowaniem, o którym pragnęła opowiedzieć Elżbiecie i Zachariaszowi. Była radosna, ale jednocześnie czuła niepokój. Pokój z tobą, kuzynko. Pokój z tobą, Mario. Tak bardzo się cieszę, że przyszłaś nas odwiedzić. Widzę, że jesteś wyjątkowo radosna, ale chyba jednocześnie coś cię martwi. Czy coś się stało? Droga Elżbieto, zawsze byłaś dla mnie taka dobra i zawsze mnie rozumiałaś. Proszę cię, wysłuchaj moich słów. Nie bój się, Mario. Mów. Będę miała syna. Jak to? Co ty opowiadasz? Posłaniec Boży przyszedł do mnie i oznajmił, że będę matką Syna Najwyższego, Jezusa, który zbawi świat. Kto przyszedł, co powiedział? Anioł Boży. I powiedział, że urodzę Króla Jezusa, który zbawi świat. Króla, który będzie zbawicielem wszystkich ludzi. Dziękuję ci, Panie, że pozwoliłeś usłyszeć mi te słowa. Boże, bądź uwielbiony na wieki. A co powiedział na tak radosną nowinę twój przyszły mąż Józef? I tu jest problem, droga kuzynko. Jeszcze z nim nie rozmawiałam. Obawiam się, jak zareaguje. Ja go tak bardzo kocham, nie chciałabym go urazić. Nie bój się, Mario. Józef jest mądrym człowiekiem. Z pewnością zrozumie Boży plan względem ciebie. Nie obawiaj się, że go urazisz. Dziękuję ci, droga Elżbieto, za twoje wsparcie. Mario, a teraz rozgość się u mnie. Mój dom jest twoim domem. Odpoczniesz trochę, a potem wrócisz do swojego przyszłego męża Józefa. A teraz chodź, pokażę ci mój ogród. Jest w nim tyle pięknych kwiatów. Maryja przez jakiś czas pozostała w gościnie u Elżbiety, a potem wróciła do domu. Do Nazaretu Maryja poślubiła Józefa, który uwierzył, że dziecko, które rozwija się pod sercem Maryi, jest Synem Bożym. Otaczał więc żonę opieką i troskliwą miłością. Mario, mam złą wiadomość. Oto wyszedł rozkaz Cezara Augusta, aby przeprowadzić spis ludności zamieszkujących ziemię, którym mną włada. Dlaczego to ciebie martwi, Józefie? Dlatego, droga Maryjo, że będziemy musieli udać się do miasta, z którego wywodzi się nasz ród, aby podać swoje imię. Aż do Betlejem? Tak, a to daleka droga. Jakże podołasz, droga Maryjo, trudą pieszej wędrówki w tym odmiennym stanie? Że też mnie
jednego cieśli nie stać nawet na osiołka. Nie martw się, drogi Józefie. Pan jest z nami. Z nim zawsze czuję się bezpieczna i silna. Tak, przygotujmy się do drogi. Się zapisać na liście obecności. Droga z Nazaretu do Betlejem była długa i trudna. Szczególnie od Maryi wymagała dużo poświęcenia, ponieważ pod sercem nosiło dziecko, Bożego Syna. Po wielu dniach znużeni wędrowcy dotarli nocą do celu swej podróży. Maryja była tak utrudzona, że ledwie mogła iść, ale nie skarżyła się na nic. Chciałbym, abyś mogła odpocząć, Maryjo. Poszukajmy noclegu. Och, to nie będzie łatwe. W Betlejem są tłumy przyjezdnych. Thank you.
biednym i małym miasteczkiem. Posiadało jednak rozległe pastwiska, gdzie pracowali pasterze, których często całe życie związane było ze stadami owiec. Krzyś! Czemu jeszcze nie śpisz? Przecież już ciemna noc. Ach, nie mogę zasnąć. Czuję, że jeszcze dużo się będzie działo tej nocki. Dużo przy mało. A wiesz, gdzie trzoda w pasie pasie? Jak ci wilki porwą barany, to dopiero będzie się dużo działo. Myślisz, że ja choć młody i gram na flecie, to trzody nie pilnuję? Któż jest lepszy nade mnie? Ja tu przoduję. Znamy my ciebie, znamy. Nie chwal ty sam siebie. Ja też tutaj coś znaczę. Chodź się tak i znajdę. Dobra już, dobra pastuchy, kochani. Nie ma się co szarpać. Wszyscy tą samą dolę dźwigamy. Dobrze mówisz, Arku kochany. Czy ja stary, czy jaś młody, czy Krzyś, Szymek, Krzycz, Rajek Fletowy. Wszyscy to samo. Za tymi baranami biega. I wszystkim nam te wilki przeszkadzają, jak nasze stada rozpraszają. O, teraz na spadnie. No hola, teraz. Ty Jasiu dziś na czatach będziesz czuwał. A my spoczywamy. Znów te bestie załowce się biorą! Pasterze! Pochodnie i na wilki! Na wilki! Panie Boże, żeby nic złego im się nie stało, żeby już wracali! A ty, Jasiek, co? Czemu wilku z nami nie poszesz? Kto twoich baranów będzie pilnował? Co, ja? Przecież kazaliście stać mi na czatach. I ty do wieczek pilnował. Więc stałem i pilnował. Ale z siebie błahym. Wystarczy, pastuchy. Jaś na czatach zostaje, reszta kładzie się spać. Tej nocy wilki już nie przyjdą. Możemy spokojnie spać. Kogoś ty chrapaczu jeden. A masz kilka dziennika. Miasteczko Betlejem i cała okolica spała. Tylko na wzgórzach dookoła płonęły ogniska, przy których ogrzewali się pasterze czuwający nad stadami owiec. Wtem niebo rozjaśniło się blaskiem potężnego światła. Co? Co? Czy to na jawie, czy mi się śniło? Jeszcze nie pamiętam, aby moje oczy oglądały widok tak cudownej nocy, jak dzisiejsza noc. Nie wiem, co się dzieje. Jeszcze gwiazdy świecą, w północy dnieje. Ola Boga, słońce świeci. Jakieś wojsko z nieba leci. Jasność bije piorunami. Koniec świata! Krzyś! Krzyś! A czego? Wstań! Co złego? Słychać pierwsze głosy. Co? Znowu wilki? To wyskocz i odpędź! Wstań! W ogniu całe niebios! Czy prawda? Widzisz one? A to co? O, daj mi submanę. To wnet stanę. Niech oko zobaczy, co to znaczy. Oj, radosna to jakaś nowina. Szczęśliwa będzie nasza godzina. Wstań. Nie bądź za wiele. Będziesz miał smutek, nie wesel. No gdzie ta głuna, co jak o niej bredzisz? Dla Boga! Czyś ślepy? Czy jeszcze nie widzisz? Szerzej jedno oczy. Widzisz tamtą stronę? Nad samym Betlejem widać wielką unę. Oj, prawda, już widzę, ale to nie żarty. Tyś mówił prawdę, ja byłem uparty. Jaśku mój miły, cóż my uczynimy? Myślę, że najlepiej,
drugi pobudzimy. Poczekaj, poczekaj. Nie chodź jeszcze, Krzysiu, może na daremnie narobiłem strach. Sam sobie nie wierzę, może mi się marzy. Trzeba zobaczyć, co tutaj się zdarzy. Ej, czego będziesz czekał? Ja krzyknę na drugich, a sam będę uciekał. Czym prędzej, tym lepiej. Hej. Bydło zagnamy, bo jak nie, to pewnie zginiemy. Ale! Szymon! Myszek! Wstawajcie, czym prędzej, bo nad nami trwoga! Wstańcie, wstańcie! Ja już dawno wrzeszczę, a wy nie słyszycie! No, ale czego wrzeszczysz? Co się złego stało? Pewnie naszą przodę nieszczęście spotkało. Albo wam się śni, albo dusi zmora. Akurata, może popiliście z wieczora. Jak mnie aż pobudził, stać mi się nie chciało. Myślałem, że przestań gada tym nocy Maruza. Wrzeszczy, opowiada jakieś nocne cuda. Stańcie do bracia, a wszystko ujrzycie. Dziwy niesłychane. Co? Nie wierzycie? Jakby ciężkim młotem serce mym bije. Może z nas już żaden do jutra nie dożyje. Gwałtu! Niebo gore, ziemia się zapala! Widno na cały świat! Nieszczęście się zwala! Uciekajmy rychło! Nie ma na co czekać! Lepiej zawczasu, niż późno uciekać! A to co? To nie są wilki! To duchy! O niebiescy duchy, posłowie nieba! Powiedzcie wyraźnie, co nam czynić trzeba! Bo my nic nie pojmujemy, od strachu ledwo żyjemy! Do Betlejem, gdzie dzieciem zrodzone, pieluszki spowite w żłobie położone. Oddajcie mu pokłon boski, on osłodzi wasze troski. Boże, mój miły Błyszku, co o tym sądzicie? Co mamy robić? Jakże nam radzicie? Już wy lepiej na tym się wyznacie. To czytać umiecie? Stare lata macie? Poczekajcie, bracia. Ja już to pojmuję. To światło jest z nieba. Co tam połyskuje? A te zastępy, co się tu widzieli, to ja tak myślę, że to są anieli. Co u nich za nuta, a co za śpiewanie? Nigdy z nas żadnego na takie nie stanie. Co u nich za głos, a co za kapel? Idzie pod niebiosy, serca rozwesele. Gdyż to, mili bracia, samiście widzieli, co święci anieli do nas powiedzieli. Nie wiem, czyście zrozumieli wszyscy, że nam iść kazali tak. Już ja wcale pierwszy nie pojmuję tego. Mam iść do Betlejem, a nie wiem dlaczego. Od światła wielkiego mało człowiek nie ślepnie. Serce radość. Krew ze strachu krzepnie. Więc jemu dziś ma być cześć oddana. Pójdźmy do Betlejem, witać swego pana. No, ale jakże to? Podarunków żadnych nie weźmiemy? Z pustymi rękami do pana pójdziemy? Tak wielkiemu panu, co my właściwie biedni damy? Co kto może, to zaniesie. Weźmiemy, co mamy. Biegnij każdy i przynieś tu, co kto ma doma. Przecież, bracia, nie pójdziemy z pustymi rękoma. Czy mało, czy wiele? Zaniesie panów to wiele. A ty, Jarzyk, co wam? Ja weźmę z podziutkiego miodu. Ja półko po czerwonych jabłek mam tutaj w koszyku. Ja słoninkę i chlebek, świeżo upieczone. Ja i świeżutki półkowy zaniosę do szopy i dzbanek śmietany. Każdy z nas przyniósł dla dzieciątka dar swój jako taki. No po cóż my zaniesiem pasterze biedaki? A że nic wielkiego nie mamy, to mu za to wszyscy głośno zaśpiewamy. Dziś żłobie odpoczywa, z nieba zszedłszy, prawda żywa. Od aniołów ogłoszony, stanny, staje narodzony. Odkupicie! Odkupicie! Więc zwołaj, Krzysie, wszystkich do Betlejem.
Betlejem, gdzie duża gwiazda na niebie jaśnieje. Bo nie wszyscy tam zdążają, Boga Wielkiego serdecznie witają. Bracia, patrzcie jem, jak niebo goreje, tak coś dziwnego w Betlejem się. Zostawmy budy, porzućmy stada, niechaj Pan Bóg nimi włada. A my do Betlejem! Do Betlejem! Udali się do Betlejem. Pragnęli powitać nowonarodzonego Boga Człowieka, oddać mu pokłon i złożyć dar. Zbawiciela od dawna zapowiadali prorocy. Narodzeniu towarzyszyło pojawienie się gwiazdy szczególnej jasności. To dziwne ciało niebieskie spostrzegli trzej mędrcy: Kacper, Melchior i Baltazar. Melchiorze, gwiazda, która wskazywała nam drogę, zniknęła. Prawdopodobnie dotarliśmy do celu naszej wędrówki. Lecz nigdzie nie widać nowonarodzonego króla. Popytajmy. A może oni, mieszkańcy tej krainy, może oni słyszeli o nowonarodzonym Mesjaszu? Popytajmy. Jakiego króla? Naszą królem jest Herod. Tam idźcie pytać o dziecko. Nie słyszeli. Idźmy więc do pałacu. Do pałacu. Mimo że Herod niewiele interesował się życiem w państwie, to jednak wiadomość o królach poszukujących dziecięcia dotarła do jego pałacu. Nikt mnie nie szanuje. Ależ byliście, Herodzie. Wielu ludzi. Nikt. Dlatego musiałem ich zabić. Byli złymi ludźmi. Musiałeś to zrobić. Milcz! Przeciwko tobie. Milcz! Królu. Jako twój doradca zawsze dbałem o twoje prawa i o twoje dobra. Chciałem jedynie twojego dobra. To nieprawda. Cały naród mnie zdradził, a ja tyle dla nich zrobiłem. Na ciebie, panie, nikt nawet palca nie podniesie. Nie, ty też jesteś niebezpieczny. Idź już stąd. Panie? Czego znowu chcesz? Panie, mam złą wiadomość.
do Jerozolimy przybyli trzej dziwni ludzie. Szukają nowonarodzonego króla, Zbawiciela. Co to znowu za szaleństwo? Jakiego Zbawiciela szukają? Czyżby ktoś śmiał pozbawić mnie władzy? Kto odważy się zrzucić mnie z tronu? Ja jestem królem żydowskim. Ja i tylko ja. Nie gniewaj się, panie. Zaproś mędrców do siebie. Wypytaj o wszystko. A jeżeli nowy król się narodził, to zabij go. Mówisz, żeby go zabić? Ale jak to zrobić? Muszę się zastanowić. Herod po chwili namysłu zgodził się z opinią doradcy. Wezwał wędrowców do pałacu, by jak najwięcej dowiedzieć się o nowonarodzonym królu. Witaj, królu Herodzie! Niech pan nieba i ziemi obdarzy cię swym błogosławieństwem! Witajcie, zacni mężowie! Rzeknijcie, jakie nowiny mi przynosicie? Nazywam się Baltazar. Jestem badaczem ksiąg. Moimi towarzyszami są znacni uczoni. A oto czcigodny Kacper. Doniósł nam o tajemniczej gwieździe, która pojawiła się na niebie. A oto przesławny uczony Melchior. Kacper doniósł nam o tajemniczej gwieździe. Zaczęliśmy szukać wytłumaczenia dla gwiazdy. Tu okazał swą wiedzę czcigodny i uczony Melchior. W jednej z ksiąg znalazł wiadomość, iż pojawi się boski wysłannik, który jest samą prawdą. Jego narodzenie zapowie nowa gwiazda. Doszliśmy do przekonania, że czas nadszedł i narodził się zapowiedziany przez księgę. Postanowiliśmy zatem udać się w drogę i odnaleźć nowo narodzonego. Przez cały czas gwiazda wskazywała nam drogę, lecz teraz nie pokazuje dokładnego miejsca, w którym narodził się król. Pytaliśmy ludzi, ale oni nie potrafili nam nic powiedzieć. Dlatego przybyliśmy do ciebie, bo ty, jako pan tej ziemi, niewątpliwie znasz miejsce narodzin tego, który się stanie królem nad królami. Jak powiedziałeś? Królem nad królami? Przecież każde królestwo ma tylko jednego króla. Święta księga głosi, że ten, który się narodzi, będzie królem wszystkich królów i wszystkich narodów. Nic nie wiem o narodzeniu, o którym mówicie. Przyjmijcie gościnę w moim pałacu, a potem idźcie i szukajcie nowonarodzonego króla. Gdy go znajdziecie, wróćcie do mnie, abym i ja mógł złożyć mu pokłon jako prawdziwemu władcy. Magowie po wyjściu z Jerozolimy mieli widzenie anioła, który przestrzegł ich przed złymi zamiarami Heroda. Postanowili więc nie wracać do pałacu. Herod przypuszczał, że spisek z mędrcami może się nie udać. Wysłał więc doradcę, aby ich śledził i wypatrzył, gdzie narodził się nowy król. Wreszcie wróciłeś! Zniknęli! Kto zniknął? Trzej królowie. A nowonarodzony Zbawiciel? Łaski, królu, łaski. Nie znalazłem go. Kłamiesz, kłamiesz! To wszystko jest w rękach Bożych. Czy to możliwe, aby to dziecię, panie? A jednak go widziałeś! Hetmanie! Hetmanie! Natychmiast wyruszysz z wojskiem. Masz odszukać nowonarodzonego króla. Jeśli go nie znajdziesz, masz pozabijać wszystkich chłopców do drugiego roku życia. Mojego syna też. A tego niewdzięcznika wtrącisz do roku. To rozkaz. Tak jest, król. Jak powiedziałem, tak się stanie w niebie i niczego nie będę odwoływał. Nie licz.
litość nad nami. Nie cofnę tego, co powiedziałem. Obyś zginął, ty wstrętny człowieku, by serca i litości władza ci rozum odebrała. Zgin ty, poczwaro. Jasłoninkę i chlebek ci przyniosłem świeżo upieczony, abyś nie był głodny, może wiedzieć na rozdrowie. A to jajka świeżo zebrane. Niech cię panie radują, bo z pokłonem dane. I masz tutaj maleńki śmietane w garnuszku, bo cię wielbi całe moje serduszko. A moje serduszko bardzo ukochało króla maleńkiego, dlatego ofiaruję beczkę miodu słodziutkiego. A oto kobuci, najpiękniejszy, urodziny. Niech swym pięknym pianiem koi płacz twój, miłościwy pan. Zaśpiewamy teraz wesołe piosneczki,
abyś się do nas uśmiechał, Jezu Malusień. Królajże Jezuniu, moja Ereko, Królaj ulubiony, od zguby ratował wszystkich. Wszystkim ludziom świata będziesz pasterzował. O, patrzcie, do stajenki idą trzej królowie. Bardzo ładnie wystrojeni. Korona na głowie. Hej, pasterze, róbmy miejsce dla z daleka gości. Boże dziecię wszystkich przyjdzie. Każdego. W kraju moim stąd daleko słyszałem o tobie. Witaj, królu dziecię Boże, narodzone w głowie. Gwiazda moja mnie do ciebie prosto prowadziła. Złoto w darze ci przyniosłem, dziecineczko miła. Ja przyniosłem ci kadzidło wonne i pachnące, żeby cię uczcić, Boże dziecię, na sianku leżące. A ode mnie wonna mira dla ciebie zebrana, boś ty z nieba przyszedł, aby cierpieć za nas. Przylecieli aniołowie, zaśpiewali Jezusowi. Witaj, Jezu ukochany, na tę ziemię dziś zesłany. Pastuszkowie wnet przybiegli, którzy owiec swoich strzegli. Dzieciąteczko, witaj w żłobie, wyznajemy Boga w tobie. Trzej królowie przybyli, mnogie dary złożyli. Witaj Jezu, świata Panie, przyjmij nasze powitanie. Anna Muchowska.
Zapraszam Bożena Wieteska. Więc można się włączać śmiało.